Nie opuszczając miejscowości Złotów, jesteśmy teraz na posesji u kolegi Andrzeja Prankę, który jest prezesem oddziału Złotów, a wcześniej, przypomnę, byliśmy u kolegi Zbyszka, który jest jego rywalem. Tutaj kolega Andrzej lotuje również z powodzeniem, też miał wiele razy tytuły mistrzowskie, aczkolwiek nie hoduje gołębi od tak dawna, a od 6 lat. Więcej o swoich gołębiach, o hodowli i o oddziele powie nam też właśnie już tutaj kolega osobiście. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Przedstawiam moich pupilków. Gołębniki mam ogrodowe. Najprostsze. Tu widzimy je, przepraszam, tak obejmę kamerą, żeby koledzy widzieli. O, tutaj widzimy, tak, u kolegi Andrzeja. Tutaj jesteśmy gołębiki lotowe, tak? Gdzie w tej chwili gołębie już są przygotowane. Tutaj jeszcze pokażmy, jak kolega to rolety ma takie, tak? Tak, przyciemiające. A z jakim celu, w jakim celu to jest, tak, jeżeli już mówimy? Rolety głównie stosuje ze względu na to, żeby samce, również samice, które są oddzielone, żeby były spokojniejsze po prostu. No tu widzimy. Rolety są w pełni przewiewne. I na wszystkich wolierach widzę tutaj kolega ma, tak? Tak, w gołębniku lotowym. Tak zrobione, żeby po prostu te gołębie były. I przejdziemy do gołębnika lotowego. O lotowego. Tu są moje wdowce. Proszę bardzo, kolega wejdzie, pokaże. O, teraz są gołębie trochę zmieszane. Tak. Tak. No tu widzimy. Taki kolega ma ruszt, ale na ruszcie ma też położone takie płyty. Tak, płyty pod karmikami. Płyty są w tej chwili tylko położone. Normalnie w sezonie lotowym gołębie są tylko i wyłącznie na tych rusztach. Tych płyt już później nie ma. To tylko przez okres taki zimowy i powiedzmy wczesnowiosenny. Ile gołębi kolega ma teraz? W tej chwili, jeśli chodzi o... ogółem moja hodowla liczy około 200 gołębi. Wdowców tu jest odłożonych 24 i te gołębie przeważnie są starsze aniżeli rok czasu. Tutaj kolega nam pokaże jakiegoś swojego wybitnego gołębia, tak? No to jest też jeden z lepszych gołębi. Zaraz pokażę jeszcze innego, to jest samczyk. Pokażmy go, tutaj skrzydełko jeszcze może też. 06 roku. Tu widzimy. Pewne. A jeszcze po prostu sukcesów, bo tutaj pokazujemy gołębia, ale kolega nic nie wspomniał o swoich sukcesach tutaj, które ma w oddziale. Pokażę teraz, to jest samca, który... Samczyk, który był na wystawie w Katowicach. To jest samczyk z mojej hodowli z 09 roku. Zdobył 11 miejsce w Polsce w kategorii A. No, tak, w tym roku to... na wystawie, tak, w Sosnowcu? Tak, w tym roku na wystawie w Sosnowcu. To pokażmy go. A z czego to jest gołąb? Pochodzący z jakich ras? To jest akurat rasa, tak się składa, Prangę i samiczki, która była podarowana od mojego przyjaciela. No i wyszedł wspaniały samczyk. Jest również z gniazda samiczka. Pokażmy skrzydełko może jego. Też jeszcze, o, tu widzimy, tak. I z czym jest? A teraz nie jest parowany, tutaj jest. Nie, w tej chwili jest na wdowieństwie, także. Ale wracając teraz do tych sukcesów, kolega może pochwali się, jakie te najlepsze swoje osiągnięcia miał. W tym roku akurat w oddziele byłem mistrzem kategorii A i drugim wicemistrzem w kategorii 7 z całości. I mistrzem okręgu również w kategorii A oraz mistrzem oddziału w gołębiach młodych i oprócz tego drugim wicemistrzem w kategorii młodych w okręgu również. A we wcześniejszych latach? To tak się plasowałem też w czołówce, też tam drugi. Wicemistrz przeważnie, no na mistrza jeszcze sobie nie zasłużyłem chyba. Hodowlę. I kolega, przypomnijmy, jest jeszcze prezesem oddziału. Tak, jestem prezesem oddziału i hodowlę prowadzę w tej chwili. To jest w tej chwili 6 rok, także są to jeszcze stosunkowo młode gołębie. Ja też się uczę, także myślę, że na mistrzostwo przyjdzie czas w tym roku. Rozumiem. Tutaj ma kolega opisane tak jakoś te cele, tak? To tak, paruje. Każda cela jest... Ale to jest ze starszych lat, tak? Nie, to jest z tego roku. Każda cela, każdy gołąb ma opisane, która samiczka ewentualnie... A teraz jakiego kolega gołębia ma tutaj? To jest też jeden z takich moich najlepszych młódków. On przeszedł w tej chwili już na wdowieństwo.
też taki pełny gołąb. I kolega bardzo to metodą totalnego wdowieństwa lotuje, czy? Tak, totalne wdowieństwo. W tym roku z młodymi chcę spróbować, żeby gołębie roczne nie leciały z totalnego wdowieństwa, tylko większość gołębi rocznych, właściwie najlepsze moje roczniaki, będą leciały z metody gniazdowej i dopiero albo pod koniec sezonu, albo już być może zostawię do samego końca, że będą po prostu z tej metody gniazdowej. A jeszcze tak zapytam, kolega mówi, że od 6 lat jest członkiem związku i lotuje, a wcześniej skąd się wzięło to zamiłowanie do gołębi? Znaczy ja gołębi już miałem gdzieś mniej więcej od drugiej klasy szkoły podstawowej, może trzeciej nawet, także... Ale nie lotowałeś? Nigdy nie lotowałem. Nie było za bardzo warunków i tak pasjonowało mnie to, ale nie na tyle, żeby jak gdyby rozpocząć swoją hodowlę. W momencie, kiedy kupiłem ten obiekt, a było to właśnie 6 lat temu, postanowiłem zapisać się do związku i postanowiłem od razu lotować. A sam ty się gołębiami zajmujesz, czy ktoś ci pomaga? Nie, sam. Ja wszystko sam robię, paruję sam, czyszczę sam, sprzątam i buduję też, także wszystko robię sam. Tutaj widzimy właśnie te gołąbki. Najlepszy zeszłoroczny mój gołąb. Pokażmy go tutaj może, tak? Jaki numer ma ten gołąb? 271-4607. Pokażmy skrzydełko jego. Pod owcem, żeby zobaczyli, tak? Piękne skrzydło, pełne, bardzo cienkie lotki pierwsze. To co pisaliśmy. Szybki gołąb, on ma jako roczniak zrobił 9 konkursów. I z jakich gołębi to jest? To jest akurat Vandenabele na Janseny. Głównie, bardzo dużo mam Jansenów. Jansenów praktycznie jest przewaga w mojej hodowli, przede wszystkim Janseny. Kiedyś bardziej się tam fascynowałem Ardenami, ale tak się okazało, że jednak na dzisiejszy czas to po prostu ten konkurs tak szybko trwa, że gołębie muszą być ściśle w czołówce. Jeżeli są w czołówce, to jest dobrze. 2 lata temu taki miałem wspaniały wynik, że miałem pierwszych 14 gołębi w oddziele. Z jakiegoś lotu? Tak, z jednego lotu. A z jaki to był lot? Daleki dystans? Nie, to były loty gołębi młodych i to był lot pasewark. Także to bardzo ładnie mi ptaszki przyleciały. 14 praktycznie pierwszych i się okazało później 14 pierwszych oddziela. Tu przypomnijmy, jesteśmy w gołębniku lotowym, tak? Tu tak. Masz... To są wdowce, to jest gołębnik lotowy. Teraz przejdziemy może do kolejnych gołębników. Tak, przejdziemy może tutaj są tutaj samiczki. Obok, zobaczmy. Obok są samice, wdowe. Tu popatrzmy, też na cela, też jest boks tutaj na ruszcie, tak. Ale jest podłożona pod kałmiki płyta. Płyta w tej chwili, tylko płyta jest w tej chwili, a później już tej płyty nie będzie. To są wdowy, ale to jest też lotowy gołębnik na wdowy. To jest też lotowy, to są właśnie samice od tych samców, także to są wdowy i to jest typowy gołębnik. Tu masz jakąś taką wybitną samiczkę, którą byś mógł pokazać kolegom? Oj, tu jest kilka. No to pokażmy wtedy. Bardzo ciekawa samiczka. O, tu jest jeszcze moja 80 tutaj. To jest taka anegdota z tą samiczką. I co to jest moja samiczka. Tu też są Janseny, głównie z tym, że tutaj jeszcze jest pozostałość Ardena w tej samiczce. To jest samiczka 13814 08 roku. Skrzydełkę pokażmy. Też taka. No, widzimy. I z jakiej gołębi to pochodziło? Bardzo szybko i to jest jeszcze takie pochodzenie, trochę Ardeny na Janseny w tej chwili, nie? Także tutaj mam taką bardzo, bardzo ciekawą samiczkę. Ona jako młódka była drugą samicą w oddziele, jako roczna była trzecią samicą w oddziele. Też bardzo ładne skrzydło, numer 271-09-80. I z tą samiczką mam taką przygodę, że w zeszłym roku jak byłem na treningu, było dosyć zimno, brzydka pogoda. To było jeszcze przed samym sezonem lotowym, indywidualnie na treningu. Wypuściłem ją z samochodu, wróciła się z powrotem do samochodu, nie chciała kompletnie wyjść. Musiała zobaczyć w samochodzie i siedziała. Jest to dosyć mocno z nią zżyty, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, ale... wziąłem ją do klatki z powrotem, przyjechałem do domu, obejrzałem dobrze gołębia. Okazało się,
po dwóch dniach, że dostała dosyć silną ornitozę. Także już się coś w niej działo. I nie chciała nawet i nie chciała lecieć. Po prostu lecieć. To i tak się, udało, że została po tak, prostu. Tak, że została. Tak by został stracony gołąb. Czasami mógł zostać gołąb stracony. Tutaj widzimy te. To ile tu jest tych wdów mniej więcej? Po 20? 24 wdowy. Są 24 samce i 24 samiczki. A w rozpłodzie ile posiadasz gołębi? No w tej chwili w rozpłodzie gdzieś w granicach 50. Tutaj obok za plecami mamy rozpłód? Nie, obok za plecami są gołębie roczne w tej chwili. Pokażmy je może kolegom. Niech zobaczą koledzy wszyscy jak w Złotowie. Są trzymane gołębie. Ja tą płytę przesunę. Oczywiście. Tu są. Widzę, wszystko siedzi na jajeczkach, tak? Tak, siedzi na jajeczkach. To są gołębie roczne. Tu masz tak sparowane, jak są opisane, tak? Tak, tak jak są opisane. Tak są sparowane. Pokażmy kolegom właśnie, jak tu wyglądają cele u kolegi. No, tu widzimy wszyscy. No, w tych celach chciałbym pewnie coś zmienić, ale to przyjdzie na to czas też. Rozumiem. Dobrze, to przejdziemy. Tutaj masz jakiegoś wybitnego gołębia, którego chcesz tutaj pokazać kolegom może? Na każdego prawie, że liczę. Tak to określę. Ten jest bardzo ciekawy, 60. Też to już z takich mocniejszych. Tu akurat jest rasa Prange dodana i Jansenę. I tak mówię głównie. Prange, nie Prange, tak jak masz nazwisko, tylko tak, Prange. Prange, taki zbieg akurat. Popatrzmy skrzydełko jego, tak. Gołębie są dosyć dobrze odkarmione. To jest wybitny lotnik? Tak, też czołowy lotnik w zeszłym roku. To był akurat drugi gołąb na moim gołębniku, a tak jak już wcześniej mówiłem, byłem mistrzem oddziału w naszym oddziele. Czynnie lotuje około 115 hodowców, także konkurencja jest dosyć silna, a już wybitnie silna jest konkurencja złotowskiej sekcji, gdzie jest hodowców 40. No i kolega Zbyszek nam właśnie mówił, że chyba siedmiu jest takich czołowych, a w oddziele pilsko-złotowskim na 10 było 8 w pierwszej dziesiątce ze złotowa. Przypomnijmy może nazwiska takich hodowców wybitnych jeszcze oprócz ciebie i kolegi Zbyszka z oddziału tutaj. No na pewno trzeba powiedzieć pan kolega Andrzej Malinowski, kolega Piotr Pałuczak, kolega Sylwester Borysiuk. Kogo tu jeszcze można wymienić? Kolega Rajmund Szymański, bardzo dobry hodowca. Kolega Ryszard Michałek, też czołowy hodowca oddziału. Także no, mamy naprawdę taką bardzo silną ekipę. Rozumiem. Tu jeszcze pokażemy kolegom, to są otwarty wylot jest tutaj. Okolice, po której latają gołąbki, można zobaczyć też. O właśnie, tutaj, to co, przejdziemy teraz do gołębnika rozpłodowego, tak? Teraz przechodzimy do gołębnika rozpłodowego tutaj. O, jest tu wejście, o, zobaczmy. A w rozpłodzie ile masz gołąbków? Tu jest około 50 gołąbków. W całym rozpłodzie, tu widzimy, są sparowane. Kiedy parowałeś? No, parowałem pod koniec... pod koniec lutego, 26, jak dobrze, 27. W tej chwili siedzą na jajkach, już w tej chwili jest na wykluciu, także nie chciałbym ich za bardzo stresować, bo z tamtymi gołębiami, jak gdyby człowiek jest więcej zżyty, częstsza jest obsługa, a tutaj to się tak odbywa praktycznie z konieczności. Dać jeść, obejrzeć, zobaczyć co się dzieje, czy jest wszystko ok. A i tu mam dużo właśnie belgów. A z jakich ras najwięcej gołębi masz? No Janseny, zdecydowanie Janseny. A z jakich hodowli? No w różnych, no tak ciężko powiedzieć, bo tam mam i od takiego kolegi z Niemiec dosyć sporo gołębi. Na aukcji dużo kupuję gołębi. Od Giantela mam dosyć też, tam z tej firmy Giantel mam też kilka. Van Liem de Prut. Tak, Van Liem de Prut, także też jest trochę tych gołębi. I na tych gołębiach bazujesz? Tak, głównie na tych gołębiach bazuję i przeważnie jest tak, że albo mieszam te gołębie ze swoimi gołębiami, które już tam jakieś mają osiągnięcia czołowymi. Także przeważnie są to mieszanki. Nie trzymam raczej, żeby były tak całkowicie w linii. Rozumiem. Staram się tak robić, żeby
żeby jednak mieszać gołębie. To nie będziemy gołębiom już przeszkadzać. Niech one sobie spokojnie młode chowają. Podziękujemy koledze za czas, który nam poświęcił. Także do zobaczenia wszystkim hodowcom. Najlepsze. Teraz jeszcze pokażemy gołębnik z roczniakami, który jest kolegi Andrzeja. To są najlepsze moje roczniaki, które... Z tego gołębnika też lotujesz, tak? Tak, z tego gołębnika też lotuję, z tym, że akurat gołębie roczne będą lotowane metodą gniazdową. Zaczynałem od metody gniazdowej, praktycznie wdowieństwem lecę w tej chwili trzeci rok, także chcę spróbować i z powrotem wrócić. Do metody gniazdowej? Do metody gniazdowej w przypadku tylko gołębi rocznych, nie starszych, tylko rocznych. To jest akurat mój najlepszy roczniak. On ma obrączkę olimpijską, także myślę, że trochę zawalczy drugi lotnik w naszym oddziele. To też z tych gołębi to mówiłeś Jansen, tak? Tak, to też są Janseny, bardzo mocne. Tak, po czym to jest gołąb? To też jest Van Lim de Prut? Tak, tam jest akurat samiczka Van Lim de Prut. Aha. Tutaj widzę, nie ma przepełnienia w gołębniku, tutaj jest jakieś. Ile to jest par? 10, 12 par, coś takiego, tak? 16. 16 par, tak, 16 widzimy. Par i one są. Popatrzmy, wszystko jest poopisywane. Kolory, tak żeby się gołębiom chyba nie myliło, tak? No to tak, dla mojej czasami pewności. Rozumiem. Przy tej ilości gołębi czasami człowiek zapomni akurat. Zobaczmy. Gdzie który ma swoją poszczególną. Jakich karm używasz? Jakich karm tutaj używasz? Głównie werselagę, głównie w sezonie lotowym werselagę, a tak jeśli chodzi poza sezonem, no też się staram werselagę, jednak zdecydowanie najwięcej werselagę. A preparaty jakie stosujesz, czy to są jakieś w oparciu o naturalne, czy o jakieś takie... Preparaty staram się co jakiś czas zmieniać, wydaje mi się, że to jest dobra metoda. W ostatnim czasie dużo używam giantela, także przeszłem jak gdyby na giantela, no i jestem bardzo zadowolony. Rozumiem. Dziękujemy bardzo, wtedy do zobaczenia. Będąc jeszcze w Złotowie, u kolegi Andrzeja, pokażemy jeszcze gabinet, który ma swoje trofea sportowe tutaj. Kolega może o tych trofeach nam sobie troszeczkę powie, tak? Co są puchary z ostatnich lat? Mówiłem, że tak, to są puchary z ostatnich lat. To jest oddział Pilsko-Złotowski, mistrz kategorii B. To jest puchar z zeszłego roku, akurat byłem mistrzem w kategorii B. To są puchary również tutaj sekcyjne. Tu w ogóle to jest bardzo... w gabinecie kolegi jesteśmy, tak? Tutaj, gdzie kolega jest... pracuje tutaj, popatrzmy, jak wygląda stanowisko pracy. To jest taki bardzo ciekawy puchar przechodni za zdobycie trzykrotnie tytułu mistrza gołębi młodych, nasz sekcyjny. Także w 2007 zdobył ten puchar kolega Borysiuk, w 2008 byłem ja mistrzem. W 2009 kolega Zbigniew Stelmak był mistrzem, w 2010 ja powtórzyłem i powtórzyłem to również w zeszłym roku, także jest to taki okazały puchar. Puchar przechodni dla gołębi młodych w sekcji u was, tak? A jak się sekcja nazywa? Sekcja Złotów. Sekcja Złotów. A jak liczna jest sekcja? Sekcja Złotów ma trochę ponad 40 hodowców, 43 hodowców. No, tutaj zobaczmy, czy są kolejne puchary. No, nie wiem, na którego akurat trafię. To są te puchary, to są puchary zdobyte przez moje gołębie. Jaki mamy puchar? Tylko... kategorii piątka z GMP. Tak. O, widzimy tutaj. O. Także jak na 6 lat to kolega lotowania, to sukcesy są spore. Tak, już praktycznie w drugim roku byłem mistrzem sekcji, a potem już piątka. A nikt nie hodował wcześniej gołębi w rodzinie? Nie, ojciec nic wcześniej nie hodował, to tak gdzieś zaraziłem się, sam nie wiem za bardzo skąd. Pamiętam, że pierwsze moje takie spotkanie z gołębiami, to dostałem od wujka kilka gołębi, które jakieś tam miały iść na rosół i oszczędziłem je i zaczęła się hodowla, tak jak mówiłem, gdzieś była w drugiej klasie. Druga, może trzecia klasa szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. I kolega zawsze w Złotowie tutaj. Tak. Jestem rodowitym złotowianinem. Rozumiem. Dobrze, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Przyjedziemy zobaczyć, jak kolega lotuje w sezonie lotowym. Pokażemy, jak gołębie kolegi siadają tutaj i jak też przebywają loty. Dziękujemy. Dobra.